Olivier to nie ideologia ani nie produkt. To dziecko, które jest na świecie dzięki in vitro. Jego rodzice dziś opowiadają, jakie to szczęście, że się pojawił, jak wcześniej przez długie lata o takie właśnie szczęście bezskutecznie walczyli. Marzanna Zielińska. To jest iskierka. Ma 10 miesięcy, na imię Olivier i jest na świecie dzięki in vitro. Staraliśmy się 5 lat o dziecko, chodząc od drzwi do drzwi, lekarzy szukając diagnostyki i pogłębiając ją również. I wydając majątek na leki, na badania, na wizyty lekarskie, aż wreszcie dostali szansę na rodzicielstwo dzięki programowi in vitro, finansowanemu przez samorząd. Dużo wysiłku. No i skończyło się uśmiechem, radością. Jednak naprawdę to nieprzespane noce to skoro rekompensują do Rosji. Dali nam ogromną radość. Radość i dla rodziców, i dla każdego miasta. W tym temacie to bardzo. Jak pan zapisze? W których na liście finansujących zapłodnienie pozaustrojowe jest coraz więcej. Z czego urodziło się już 405 dzieciaczków, w tym 18 par bliźniąt i cały czas czekamy na kolejne, bo kolejne ciąże są w różnym stopniu już zaawansowane. Z niepłodnością mierzy się w Polsce aż 1,5 miliona par. PiS po przejęciu władzy pozbyło się jednak rządowego programu in vitro, zastępując go rządowym programem prokreacji, opartym o naprotechnologię, czyli akceptowane przez Kościół naturalne metody planowania rodziny. Statystyki są dla tej zmiany bezlitosne. Efekt równy placebo. Dzięki zapłodnieniu pozaustrojowemu w 3 lata 17 tysięcy par doczekało się ponad 22 tysięcy dzieci. Dzięki naprotechnologii udało się doprowadzić do około 300 ciąż. Ale ile zakończyło się szczęśliwym rozwiązaniem, nie wiadomo, bo nie ma na ten temat oficjalnych statystyk, a na pytanie w tej konkretnej kwestii Ministerstwo Zdrowia nam nie odpowiedziało. Program refundacji diagnostyczny, można to tak nazwać, on nie był związany z leczeniem, tylko był związany z poszerzeniem ewentualnie diagnostyki niepłodności. Dlatego już prawie 100 tysięcy osób podpisało się pod obywatelskim projektem ustawy przywracającym refundację in vitro. Nie można dłużej milczeć, nie można dłużej mówić o tym, że to niedobrze, że refundacji nie ma. Trzeba zacząć działać i my działamy. To, że twórca in vitro wyróżniony został Nagrodą Nobla, mówi wszystko. No to co się wygaduje, jakieś głupoty naprawdę takie nie mieszczące się nawet w języku kultury, to też działa na emocje, działa źle. Profesor Szamatowicz, dzięki któremu 35 lat temu przyszło na świat pierwsze w Polsce dziecko poczęte dzięki in vitro, nie ma wątpliwości. Ta metoda to najskuteczniejsze lekarstwo na niepłodność. Niechęci do tego programu decydują wyłącznie przesłanki ideologiczne. Nie ma, że tak powiem, merytorycznych przesłanek. Na zastępującą in vitro naprotechnologię rząd zamierza wydać w przyszłym roku ponad 68 milionów złotych. Marzanna Zielińska, Fakty.